którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami. I zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Witam się z Państwem, duet komentatorski. Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Jeszcze chwila cierpliwości. Zacznie się mecz w Division Rivals. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Między słupkami stanie Jerzy Dudek. W obronie Stefan Savić, wystąpi obok Ronalda Araujo. Mikel Oyarzabal oraz Rafinha zagrają po bokach pomocy. W ataku zaś zobaczymy João Felixa, współpracującego z Antoine'em Griezmannem. Zagranie w pole karne. Nadal coś z tego może być. Tu mogła paść fantastyczna bramka, ale bardzo przytomnie zachował się obrońca. W piłce nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Tak, wspaniale panuje nad piłką. Ciągle jest w grze, bo wszyscy mają do niego zaufanie. Idealny piłkarz do gry na małej przestrzeni. Właściwie nie sposób odebrać mu piłkę. Partnerzy z drużyny uwielbiają z nim współpracować, czemu zresztą trudno się dziwić. João Felix. Strata piłki teraz. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Ma przed sobą sporo miejsca. Może zaatakować skrzydłem. De Paul! Słupek! Piłka wciąż w boisku. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Piłka skierowana do Jesusa Navasa. Nie ma to jak uprzykrzyć. Co tutaj zrobił Keylor Navas? Naprawdę niesamowita interwencja. Na 11 metr z rogu. Słupek, ale to nie koniec akcji. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Obił teraz bramkę, ale za to punktów nie dają. Nadal mamy remis, choć zabrakło tym razem naprawdę niewiele. Muszą szukać kolejnych okazji. Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Strzał, proszę Państwa! Gol! Ależ piękna bramka! Z takiego dystansu, siła, precyzja, no coś wspaniałego! Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem, mamy rzut wolny. I teraz bramkarz na dużym luzie. Dobra centra w szesnastkę. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Toni Kroos. Mija go sprytnym zwodem. I z piłką u nogi teraz Kroos. No i to mogła być kolejna bramka. Dobry strzał, ale trochę zabrakło. Nie powiększyli przewagi, ale są na dobrej drodze. Nie, zbyt łatwo pozbywa się piłki. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Uderza Kroos, ale ten strzał nie mógł zaskoczyć. Czujna interwencja. O, zupełnie niepotrzebne to było. Strata piłki. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Uwaga, ma szansę! Było groźnie, ale świetna interwencja obrońcy. Klasa. Piłka znowu po ich stronie. Oyarzabal teraz przy piłce.
De Paul. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Dziaci. Próba odbioru i przerwany atak. Wypuszcza go teraz na wolne pole Griezmann. Dobra interwencja bramkarza. Jest miejsce wzdłuż bocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. Dudek bez trudu interweniuje. Na razie pierwsza połowa przebiega po ich myśli, mimo że grają na wyjeździe. Czy jednak nie wypuszczą prowadzenia z rąk jeszcze przed przerwą? To zaledwie 1-0, więc spokojnie można powiedzieć, że wynik jest na styku. Na razie udało im się osiągnąć minimalną przewagę i zachować czyste konto, ale dowiezienie tego rezultatu może kosztować tę drużynę sporo wysiłku. Piękne podanie, pędzi ciekawie. Dobrze teraz broni, brawo! Ależ teraz kibice reagują na ten korner. Pragną z całego serca, aby przyniósł im wyrównującą bramkę. Chwila nieuwagi, strata piłki, będzie groźnie. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz... Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Dani Parejo z piłką przy nodze. Spokojnie teraz, Keylor Navas. No i znowu są przy piłce. Próbują rozerwać obronę, wymieniając podania. Sędzia widziała przewinienie, ale pozwala grać dalej. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. To chyba wpadnie! Świetnie teraz bramkarz, że też nie strzelili. Centra w pole karne. Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. Centra mierzona pod bramkę. Nic z tej akcji już nie będzie. Pewna interwencja. Bramkarz trzyma teraz piłkę w rękach. Dobrze ustawiony, praktycznie w linii strzału, a i strzał był niezbyt przekonujący tak po prawdzie. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Musi trafić! Tak jest! Wyrównanie! Zdobywa gola, po którym wszystko zaczyna się od nowa. Mamy remis, 1-1. Że uda się objąć prowadzenie po tym rzucie rożnym. Wrzuca piłkę przed bramkę. No nie wiem, co mu strzeliło do głowy. Najlepiej przemilczmy to uderzenie. Złe zagranie. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Broni to spokojnie Jerzy Dudek. Wciąż prowadzi piłkę. Mamy centrę i tłok w polu karnym. No, można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. Prostopadłe podanie, szansa.
Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Zablokowany ten strzał. Aj, piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Toni Kroos. Busquets. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Tak! Co on teraz zrobił? Mamy teraz wynik 2-1. Piłkę przyjmuje Jamie Vardy. Se han encontrado unas llaves con una rebotella dorado de llavero en la entrada del sector. Szanują teraz piłkę, wymieniają podania. Zyskują na czasie. Nikola Vlašić. Spokojnie, grają piłką, szukają okazji do zagrania w pole karne. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Poprzeczka i piłka poza boiskiem. Szkoda, tutaj trochę zabrakło. Dobrze pomyślane i w sumie nieźle wykonane. Tak czasem bywa, że na drodze do szczęścia staje poprzeczka. Wolna flanka. Jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Dobrze teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Takich okazji może już nie być. Muszą poszukać bramki na remis. I zatrzymał to ładnie. I wyższa pora postarać się o wyrównanie. Zyskują rzut rożny, a czasu coraz mniej. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Ależ technika teraz. Biega do środka, jest coraz bliżej bramki. A i niewiele tam zabrakło. Troszkę bliżej i powiększyliby przewagę. Tak, groźnie uderzył. Zostawili mu trochę miejsca i musiał skorzystać z okazji. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Nie udało się utrzymać przy piłce. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Navas! Musiał pokazać cały swój kunszt. A teraz znakomite dogranie. Akcja jeszcze się toczy. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Piłka poza boiskiem, out. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. I dolicza teraz 3 minuty. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. O, chyba wpadnie! Tą obroną bramkarz utrzymuje swą drużynę w grze pod koniec spotkania. Jedną bramkę da się jeszcze odrobić. O, i gdyby nie ta interwencja, byłaby bramka! Bramkarz wychodzi piłce na spotkanie. Spokojna interwencja. I to by było na tyle. Pani sędzia kończy mecz. Wygrywają goście. To było ważne zwycięstwo, bo wywalczone w pocie czoła na...